W tym filmie chciałbym wprowadzić pewną terminologię dotyczącą funkcji czy też odwzorowań. No i tu mamy rysunek, który już wielokrotnie widzieliśmy. Mamy funkcję czy też odwzorowanie ze zbioru x w zbiór y. To jest dziedzina, to jest przeciwdziedzina. No i tu mamy ten rysunek. Każdemu elementowi ze zbioru x jest przypisany pewien element ze zbioru y. Prawda? To jest odwzorowanie. No i teraz pierwszym terminem, który chcę wprowadzić, to jest, kiedy odwzorowanie jest surjektywne. To jest pewna własność odwzorowań, czyli piszemy f jest surjektywne czasem mówimy, że po prostu f jest surjekcją, czyli to też w formie przymiotnika lub też rzeczownika. Czasem też mówimy, że jest na y lub też po prostu na. Czyli to są trzy możliwe sformułowania tego samego faktu. No, jeżeli każdy y jest obrazem jakiegoś x, czyli jeżeli, może zapiszmy to w formie warunku rozwiązywalności pewnego równania, jeżeli dla każdego y należącego do y istnieje x należący do x taki, że f od x równe y. Taki, że, czyli innymi słowy, dla każdego y równanie f od x równe y ma rozwiązanie. No i tak jak tutaj w tym przykładzie, widzimy, że tak nie jest, że to odwzorowanie f nie jest surjektywne, no dlatego, że tutaj są pewne kropki, które się nie kończą, w których nie kończy się żadna strzałeczka. No lub też, żeby nie rysować ciągle tych strzałek, weźmy takie odwzorowanie x z y. X to będzie powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5. No a nasz y to będą powiedzmy a, b, c, d. No i nasze f to jest także 1 na A, 2 na B, 3 na C, 4 na D i 5 na D, prawda? To jest przykład odwzorowania surjektywnego, no bo każdy Y jest obrazem pewnego X. Inaczej, inną postacią tego samego sformułowania jest powiedzenie, że obraz F jest równy przeciwdziedzinie, prawda? To jest inny zapis tego faktu. Bo w obrazie to są wszystkie te punkty, no właśnie, które są wartościami naszego odwzorowania i ta równość mówi, że każdy punkt w przeciwdziedzinie jest wartością naszego odwzorowania na jakimś punkcie z dziedziny. No teraz, żeby zobaczyć, kiedy to nie będzie, no jeżeli tutaj dorysuję jedną literkę i nie zmienię tych strzałek, to mam przykład odwzorowania, które nie jest surjektywne, prawda? Ta literka E nie jest obrazem żadnego punktu z X, prawda? Nie kończy się w niej żadna strzałka. Czyli to jest surjekcja, odwzorowanie surjektywne lub też odwzorowanie na Y. Teraz drugą grupą odwzorowań, drugą własnością odwzorowania może być różnowartościowość, czyli podobnie F jest. I teraz są również trzy możliwe terminy. Różnowartościowe, mówimy też, że jest iniektywne, czasem też mówimy, że jest po prostu iniekcją. No to są trzy używane terminy na tę własność. No, jeżeli różnym argumentom przypisuje różne wartości, czyli innymi słowy, żadne dwie strzałki się nie kończą w tym samym punkcie, czyli formalnie, jeżeli dla y należącego do y równanie f od x równe y ma. No właśnie, może nie mieć rozwiązania, ale jeżeli ma, to ma co najwyżej jedno, czyli ma co najwyżej jedno rozwiązanie.
prawda? Co najwyżej jedno rozwiązanie, czyli innymi słowy, prawda? Przykład takiego odwzorowania x, y, powiedzmy 1, 2, 3, a, b, c, d, no i to f1 powiedzmy na 1 przechodzi, 3 na b, 2 na d. No to jest przykład odwzorowania, które jest różnowartościowe, czyli różnym argumentom przypisuje różne wartości, czy też jest iniekcją, czy też jest iniektywne. No i teraz, prawda, przykład tego odwzorowania, od którego zaczęliśmy, tego rysunku, no nie jest przykładem odwzorowania iniektywnego, no dlatego, że tutaj mamy dwa różne punkty, którym jest przypisany ten sam punkt y, czyli to nie jest odwzorowanie różnowartościowe, podobnie jak to tutaj, prawda, z tym dorysowanym dodatkowym literką y nie jest różnowartościowe, dlatego, że wartość w punkcie 4 i wartość w punkcie 5 jest taka sama, czyli d. No jeżeli chcemy zrobić z tego odwzorowania odwzorowanie różnowartościowe, no to musimy tę strzałkę skierować gdzie indziej, na przykład w kierunku literki e. I teraz mamy odwzorowanie różnowartościowe i również stało się ono odwzorowaniem subiektywnym, prawda? Bo każdy punkt y jest w obrazem jakiegoś punktu. No i teraz, jeżeli mamy dwa zbiory skończone, to łatwo się przekonać, że jeżeli f jest subiektywne, to w zbiorze y no jest nie więcej elementów niż w zbiorze x, jeżeli mówimy o, jeżeli x i y to są skończone zbiory. Jeżeli f jest iniektywne, no to w y musi być co najmniej tyle elementów, ile w x, prawda? Jeżeli w x jest więcej elementów niż w y, no to nie może być odwzorowanie z x w y różnowartościowe. Podobnie, jeżeli w y jest więcej elementów niż w x, to nie może być odwzorowanie z x w y odwzorowaniem surjektywnym.